Witam w podsumowaniu wiadomości szachowych z minionego tygodnia, a więc 4 tygodnia października. Jest to pierwszy tego typu film na moim kanale i mam nadzieję, że nie ostatni. Mam nadzieję, że jest to początek nowej serii. Wiele osób mówiło, że czegoś takiego brakuje, szczególnie na polskim szachowym YouTubie, i sam byłem tego zdania, a więc jak widzicie. Oto jestem. Byłbym bardzo wdzięczny za zostawienie komentarza ze wszelkimi sugestiami na przyszłe odcinki, za zostawienie łapki w górę, żeby nowa seria zaczęła się z przytupem. I przechodzimy już do najważniejszych tematów dzisiejszego odcinka. A dzisiejsze wiadomości: rozpoczniemy od strony 2700 2700.com, na której widzimy na żywo rankingi światowych graczy, bo niewątpliwie wydarzeniem tego tygodnia jest przekroczenie przez Aljuna Erygejskiego rankingu 2800. Ktoś może być teraz troszeczkę zdziwiony, przecież tutaj 2800 ranking jeszcze nie występuje, natomiast występował on w tym tygodniu. W ostatniej partii stracił 2,2 oczka, w poprzedniej partii stracił jedno oczko, więc możemy się domyślać, że ten ranking 2800 przekroczył. Został on jednocześnie szesnastym szachistą w historii, mogę Wam nawet to troszeczkę powiększyć, który ten ranking 2800. Przekroczył, widzimy, że ta sztuka nie udała się Nepo, któremu zabrakło 0,2 punktu, natomiast Arjun Erigaisi już na zawsze zapisał się w szałowej historii i właśnie ranking 2800 osiągnął. Jest to dla niektórych spore zaskoczenie, bo jeszcze parę lat temu mogliśmy mówić o czterech hinduskich nadziejach, czyli Arjunie Erigaisim, Nihalusarinie, Pragnanandzie i Gukeszu i mam wrażenie, że Erigaisi był najczęściej pomijany w różnych kwestiach związanych z hinduską przyszłością szachów. Nie był on zapraszany na tak dużo turniejów jak na przykład Gukesz czy Pragnanda, i bardziej był on w cieniu swoich kolegów, grał na różnych openach, grał praktycznie gdzie się dało, tak można powiedzieć. I ten ranking 2800 mimo to osiągnął. Jestem bardzo ciekawy, jak potoczy się jego dalsza kariera w roku 2025, gdzie zapewne dostanie dużo więcej tych zaproszeń niż w tym roku. I gdzie nie tylko będzie mieć okazję zagrać z zawodnikami z poziomu 2500-2600, ale również 2700, czy nawet ze ścisłej światowej czołówki. Więc zobaczymy na razie, mimo że już zaczyna grać z tymi zawodnikami 2700, jak widzimy, zagrał. Sporo partii w tym miesiącu z zawodnikami 2700, plus, to z żadnym z tych zawodników nie przegrał, no zdarzyła mu się jedna wpadka. Tu mogę wam powiedzieć, że w tej partii ewidentnie próbował na siłę wygrywać, żeby do tego rankingu 2800 dobyć jeszcze szybciej, co zakończyło się jego porażką. No i musiał jeszcze chwilę poczekać, ale ostatecznie ten cel został osiągnięty. Wiadomo, fajnie byłoby, jakby 2800 pokazało się na oficjalnej liście rankingowej, ale samo przekroczenie rankingu na żywo to też nie jest częsta sprawa, co zresztą już widzieliśmy na poniższy, w poniższej. Tabeli. Jeżeli chodzi o innych zawodników, o których możemy sobie coś niecoś powiedzieć na tej stronie, to na pewno wspomniani Gukesz i Pragnananda pierwszy raz od dłuższego czasu notują jakieś straty rankingowe. Widzimy, że Pragnananda traci prawie 10 oczek, Gukesz też około 10 oczek, co. No, nie oszukujmy się, że na tym poziomie nie jest łatwo tyle rankingu stracić i to nie oznacza na przykład, że Gukesz teraz jest w jakiejś super słabej formie przed mistrzostwami świata. Musimy mieć na uwadze to, że on też stara się ukryć swoje, załóżmy otwarcia, swoje przygotowanie i na pewno w jego głowie jest osiągnięcie 2800. Pewnie chciał zrobić to jako pierwszy, był tego naprawdę bardzo bliski, jako pierwszy z hinduskich młodych zawodników. No ale siłą rzeczy mecz o Mistrzostwo Świata to jest zupełnie inna liga prestiżu i na tym zapewne Głukasz skupia swoje wysiłki. Jeżeli chodzi o czwartego Hindusa, który ma ranking 2700, czyli Vidita, to on zyskał on sporo rankingu, ponad 10 oczek i widzimy, że jest bardzo bliski swojego życiowego rankingu, czyli 2747. Też spore zyski zanotował Vincent Kemer, czyli może nie Hindus, ale też młody obiecujący Zawodnik, który zyskuje 12 oczek, i w ten sposób się przybliża do światowego rankingu. Jeżeli chodzi o gracza, który z 2700 spadł, jest zdecydowanie graczem, który z całej tej listy grał najsłabiej w tym miesiącu. No to musimy nawet rozwinąć to miejsce do top 100, bo już 2700 nie ma. Jest to Dimitri Andrykin, który po dłuższej przerwie był graczem nieaktywnym, czyli graczem, który przez ostatni rok nie zagrał żadnej partii klasycznej, ale w końcu wrócił i miał ranking 2729 i teraz tego rankingu 2700 nie ma, traci 34 oczka, ale mimo to. Dalej jest bardzo silnym zawodnikiem, co pokazuje wygrana z samym Gukeszem. Ostatnimi czasy ten zawodnik był widziany głównie na Taty Tuesday i może to jest jakaś indykacja, że wyniki w Taty Tuesday, dobre nawet wyniki w Taty Tuesday nie odzwierciedlają poziomu w szachach klasycznych. Myślę, że możemy się śmiało do takiej konkluzji posunąć. Jeżeli chodzi o innych zawodników, to na pewno nasz Jan Krzysztof Duda jest na fajnym 13. miejscu, ale nie zagrał on partii i nie mam pojęcia, kiedy będzie grać następne swoje partie w szach klasycznych i kiedy będzie szansa wejścia do pierwszej dziesiątki. I jeszcze na koniec omawiania rankingów, warto wspomnieć o tym, że Fabiano Caruana powrócił na drugie miejsce dzięki udanym Mistrzostwom USA. Zarobił ponad 9 oczek, wyprzedził swojego kolegę z kraju, czyli Hikaru Nakamura, swojego kolegę z reprezentacji i brakuje mu 26 oczek do Magnusa Kelsena. Ranking 2800, więcej mówić nie trzeba, ale o Fabiano więcej sobie powiemy, bo będziemy omawiali Mistrzostwa USA. A więc przechodzimy sobie do strony czeskomu, gdzie w bardzo fajny sposób są zaprezentowane wyniki Mistrzostw USA. No i te Mistrzostwa USA zwyciężył Fabiano Caruana, mając 7 punktów z 10 partii, a tak naprawdę 8 punktów z 11. Bo co pewnie doskonale już co niektórzy wiedzą, jeżeli nie wiecie, to odsyłam was na kanały Tomka Jaskółki i Dawida Czerwaka, którzy ten temat poruszali. Christopher już został z tego turnieju wykluczony po 5 partiach, czyli przed półmetkiem turnieju. Co sprawia, że przepisy FIDE mówią jasno, że trzeba wykreślić dotychczasowe wyniki tego zawodnika. Dlatego w ostatecznej tabeli Fabiano ma 7 zamiast 8 punktów, ale rankingowych partii miał wszystkie 11. 8 punktów na 11 to naprawdę dominujący rezultat, nawet bez tej jednej wygranej i tak półtorej punktu przewagi nad drugim zawodnikiem w stawce. No i Fabiano, co by nie mówić, zagrał bardzo dobry turniej. Mogę Wam pokrótce powiedzieć, co się działo w poszczególnych partiach. Nie będziemy sobie ich analizować, bo oczywiście na to czasu nie mamy. Pierwsza partia z Hansem Nimanem to było prawdziwe cierpienie dla Fabiano. Miał pozycję bardzo słabą, ale dzięki jednej niedokładności Hansa udało mu się przywrócić obiektywną równowagę, i mimo, że do końca partii Hans naciskał, no to udało się uzyskać. Fabiano Remis w drugiej partii miał pozycję wygraną z Lewonem Aronianem, miał przewagę z rzędu plus 5, jednak nie znalazł w niedoczasie optymalnej kontynuacji i partia zakończyła się remisem. Ale później nadeszły bardzo pewne wygrane z Rejem Robsonem i z najmłodszym zawodnikiem w stawce, czyli z Mirszom. Później wygrana z Christopherem Yu, która została mu odebrana w ten sam dzień jeszcze, ale mimo wszystko się nie złamał i bardzo pewnie wygrał ze swoim sekundantem, czyli z Grigori Oparinem. Później remisy z samym Sevianem, z tego co pamiętam, dosyć, jak to mówią po angielsku, uninventful draw, czyli nic się dużo nie działo. Z Wesleyem, co so, troszeczkę Wesley ponaciskał, ale obiektywnie nigdy wygranej pozycji nie miał. Z Avonderem miał problemy Fabiano, ale też obiektywnie przegranej pozycji nie miał i w końcu ten remis wyciągnął. Później bardzo pewny remis z Dominguezem, i na końcu przypieczętował swoje Mistrzostwo USA wygraną z Shanklandem. I widzimy w ostatecznej tabeli półtorej punktu przewagi, co jest naprawdę świetnym rezultatem. Ranking uzyskany 2864. Podejrzewam, że byłby jeszcze wyższy, gdyby była uwzględniana partia właśnie z Christopherem U. Więc ten zawodnik na pewno zdominował. W stawkę i jest niekwestionowanym mistrzem USA. Trzeci raz z rzędu. Troszeczkę szkoda, że nie było na tym turnieju Higaru na Kamurę, Gracza, który często stwarza realne problemy przed Fabiano Caruaną, ale no cóż, Higaru wybrał, żeby w tych mistrzostwach USA nie uczestniczyć. Później mieliśmy od 2 do 7 miejsca. Bardzo wyrównany wynik, czyli 5,5 punktu i zadecydowała wartościowość pomocnicza, co było o tyle ważne, że pierwszych pięciu zawodników kwalifikowało się do Pucharu Świata, więc w tym Pucharze Świata zobaczymy Hansa Niemana z miejsca piątego, no i oczywiście zawodników, którzy zajęli miejsca wyższe. Jeżeli chodzi o to, kto próbował w ciągu turnieju zagrozić, Fabiano Caruana, to był to niewątpliwie Avon Liang, który przybył na ten turniej z dosyć ciekawym założeniem, który zaprezentował podczas jednej z rozmów po partiach, że chciał po prostu nie przegrywać partii, chciał być maksymalnie solidnym i często białymi podejmował po prostu decyzję o zremisowaniu partii, tak jak z Hansem Niemanem debiutowo, czyli zagrał obronę berlińską i powtarzali panowie ruchy. Partia zakończyła się w jakieś 20 minut, ale też okazało się, że jego strategia się o tyle opłaciła, że czarnymi jak grał, to zawodnicy grający białymi podejmowali często zbyt duże ryzyko. I widzimy, że wygrał aż trzy partie kolorem czarnym, a mogło być dużo więcej, bo z Fabiano i z Wesleyem, co so również miał obiecujące pozycje kolorem czarnym. Tak więc ten zawodnik do ostatniej rundy walczył o Mistrzostwo USA, ale w ostatniej rundzie przegrał z Dominguezem, co ostatecznie przekreśliło jego szanse. No i tak nie miałoby to większego znaczenia, bo Fabiano swoją partię wygrał, ale jeszcze o tym wiadomo nie było. No i podjął nieobiektywne ryzyko z Dominguezem. Pewne ustępstwa pozycyjne zostały przez niego. Poczynione, na przykład zagrał posunięcie A3 w pierwszym ruchu, dograł się pozycji całkiem dobrej, ale później przeoczył jeden ruch, no i partię przegrał, więc. Ostatecznie zajął aż miejsce siódme Co na pewno boli po tak dobrze rozegranym turnieju z jego strony No Hans Niemann też walczył Ale niefortunną swoją porażką z Rayem Robsonem Swoje szanse przekreślił Można Jedyne co można powiedzieć o tej partii Że miał ponad godzinę więcej od swojego przeciwnika Jego przeciwnik grał na sekundach No i podejmował też nieobiektywne decyzje Hans Niemann I w ten sposób pozbawił się szans na mistrzostwo USA Jeżeli chodzi o inne wyniki Warte zauważenia No to wynik Wesleya Soch Który zremisował wszystkie partie Co prawda w drugiej rundzie wygrał z Christopherem, ale nie jest to zaliczone, dlatego śmiesznie wygląda, jeszcze biorąc pod uwagę, że mam do czynienia z USLM-So, czyli z zawodnikiem bardzo remisowym, że wszystkie jego partie zakończyły się remisami. To tyle z Mistrzostw USA. Jeżeli ktoś jest zainteresowany rozwinięciem tematu, to zapraszam na kanał Fabiano Caruana Czyli na C Podcast tutaj aż wam przesunę, żebyście lepiej widzieli. Podsumował sobie wraz ze swoim kolegą mistrzostwa USA i zapraszam wszystkich chętnych do oglądnięcia. Jeżeli ktoś nie wie, no to C jest kanal właśnie gdzie bardzo często Fabiano się udziela, co jest bardzo cenne, jeżeli chodzi o zdobywanie różnych myśli tego typu silnych zawodników. A jak już jesteśmy na szachowym YouTubie, to nie sposób nie wspomnieć o pewnej szachowej dramie, która wydarzyła się pomiędzy Hikaru Nakamurą a Janem Nepomniaszczem. Co prawda, wszystko zaczęło się w inny sposób, przedstawiając pokrótce wydarzenia. To Władimir Kramnik na początku zasugerował, że inny amerykański bardzo dobry bliskarz, czyli Daniel Narodicki, może grać nieczysto. Użyłem specjalnie słowa zasugerował, bo bezpośrednich oskarżeń nie ma. I. Władimir Kramnik pokazywał różne pozycje z partii Narudzieckiego na i mówił, że decyzje podejmowane przez niego są nieco interesujące, podejrzane, co może jasno wskazywać na, na tor, na który chce skierować nasze myśli. Wladimir Kramnik. No dany narodicki. Wziął to bardzo do siebie, nagrał odpowiedź, grał nawet z tego, co kojarzysz z czterema kamerami w swoim pokoju, tak żeby na pewno żadnych oskarżeń nie było. No i później do tego wszystkiego podłączył się Nepo, który też nie oskarżał bezpośrednio Narodickiego, jednak coś tam niektórzy mogliby uznać jego wpisy na portalu X za pewne sugestie. No i ostatecznie Hikaru Nakamura też dołączył do tego po tym jak albo. Nie, nie znam dokładnej chronologii wydarzeń, natomiast faktem jest, że Nepo też zaczął się odnosić, zaczął pewne sugestie wysnuwać w kierunku do właśnie Hikaru na Nakamury. No i Hikaru odniósł się do tego na streamie, wrzucił też odcinek, że... Jest to dosyć niepoważne, że Fide to, to toleruje tego typu zachowania, typu bezpodstawne oskarżanie. Oczywiście Wladimir Kramnik i Nepo nikogo bezpośrednio oszukiwanie nie oskarżają, ale wielu domyśla się, jaki jest sens ich wpisów. No i o, o, ogólnie oglądałem odcinek, gdzie Hikaru... Potyczkuję się na argumenty, można tak to nazwać, snepo i jestem zdania, po pierwsze, jeżeli miałbym przedstawić moje zdanie na ten temat, no to jeżeli chodzi o czytnik online, jest to na pewno problem, ale ja jako zawodnik nigdy staram się na tym nie skupiać, bo jeżeli myślimy o tym, że nasz przeciwnik jest oszustem, to automatycznie podejmujemy często nieobiektywne decyzje, gramy słabiej, no i nasza psychika też w najlepszym stanie nie jest, dlatego wychodzę z tego założenia, że jedyne na co mam wpływ podczas partii to moje dobre ruchy. No i resztę pozostawiam sędziom, pozostawiam organizatorom czy właścicielom portalów typu czeskom. Oczywiście też da się zrozumieć stanowisko kramnika Nepo czy Karuany, który mu, którzy otwarcie mówią o potężnym problemie z oszukiwaniem online i starałem się coś z tym zrobić. Tylko trzeba się zastanowić, jakie akcje możemy podjąć, żeby właśnie coś zmienić. No i myślę, że tego typu oskarżaniem, jakim może nie bezpośrednim oskarżaniem, ale pewnymi sugestiami, daleko się nie zajdzie i myślę, że powinny być to bardziej konstruktywne rozmowy nie o tym, kto oszukuje, tylko o tym, jak tych oszustów lepiej łapać, nie o tym ile procent graczy na teaty Tuesday używa nielegalnego wspomagania od czasu do czasu, tylko jak sprawić, żeby nielegalne oprogramowanie było łatwiejsze do wykrycia, czy jak ulepszyć inne procedury anty na żywo. Natomiast bezpośrednie obrzucanie się oskarżeniami do niczego moim zdaniem konstruktywnego nie prowadzi. Higaru Nakamura w tym filmiku mówi, że wielu zawodników ma pewne oskarżenia, ale właśnie nie rzucają ich wprost tak, żeby, żeby później nie zostać oskarżonymi o bezpodstawne oskarżenia i podaje przykłady różnych zawodników z światowej czołówki przy okazji zaznaczając, że od tego momentu nie będzie się gryz więzek i jak ktoś w prywatnej rozmowie będzie oskarżał kogoś o cheating, no to będzie o tym otwarcie później mówił. Nawiązuje w ten sposób do dramy z 2022 roku dobrze znanej z Hansem Niemanem, gdzie Hikaru Został później przez Hansa Nimana pozwany, a wielu innych arcymistrzów miało podobne uwagi co do Hikaru, tylko otwarcie ich nie wyrażali. Więc ogólnie z mojej perspektywy wygląda to tak, jakby obie strony okopywały się w okopach i nie były głuche na argumenty swoich przeciwników w konwersacji. Nie będę mówił, że ktoś wypadł w tej potyczce słownej lepiej, moim zdaniem taka... Aktywność nie przyczyni się do zmniejszenia ilości czytowania w szachach, tylko przez chwilę się poobrzucają wzajemnie różnymi argumentami i i w ten sposób wszystko za chwilę ucieknie, a żadne konstruktywne rozwiązania nie zostaną wypracowane. Więc ja jestem bardziej zwolennikiem otwartej dyskusji na temat tego, jak zmniejszyć problem czytowania, a nie kto czytuje i w jakim procencie zawodnicy, na przykład na Taty Tuesday, są. Ofiarami tego, że ich przeciwnicy czytują. oczywiście łatwo się mówi, ciężej się pogodzić ze swoimi rywalami internetowymi i do jednego stołu usiąść, natomiast oczywiście byłoby to dla przyszłości szachów, moim zdaniem, bardziej konstruktywne. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat w komentarzu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tego typu filmikami, to zapraszam właśnie na kanał Hikaru, gdzie nagrał tych filmików całkiem sporo. Możecie wejść w najnowsze jego wideo i na, pewnie co, na pewno coś o. Hikaru, rodzickim Kramniku czy Nepo znajdziecie. Więc to, to tyle odnośnie tej dramy, mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte jakieś konstruktywne wnioski, bo nie da się ukryć, że cheatowanie jest jednym z problemów egzystencjonalnych w szachach, ale myślę, że można to robić w bardziej przyziemny sposób i po prostu szukać wzajemnego kompromisu i szukać wzajemnych rozwiązań. A jak już mówimy o rozwiązaniach, to jeżeli szukasz rozwiązania na to, jak lepiej zrozumieć w szachy i jak lepiej w te szachy grać, lub po prostu chcesz mnie wesprzeć, to zapraszam cię na stronę trenujszachy.pl. Za niedługo to już będzie antunczes.pl, więc będzie dużo łatwiejsze do zapamiętania. Gdzie znajdziesz mój kurs o 14 kluczowych nawykach szachowych? dzięki którym po prostu będziesz mógł lepiej w szachy zacząć grać i lepiej te szachy rozumieć. Jest to produkt, który już ponad 200 osób ma, który już ponad 200 osób używa, no i wiele z tych osób pisze mi pozytywne wiadomości, więc z dumą jestem w stanie Ci go zaprezentować. Jeżeli interesuje Cię rozwój szachowy lub po prostu chcesz mnie wesprzeć, to zapraszam Cię właśnie na tą stronę, a my już wracamy do kolejnych wiadomości. A kolejną, myślę, że już cotygodniową wiadomością, którą będziemy sobie przedstawiać, są wyniki teaty Tuesday, zarówno tego wcześniejszego, czyli rozgrywanego o godzinie 17 polskiego czasu i tego późniejszego, czyli rozgrywanej o godzinie 23. .00. Dla wszystkich utodowowanych zawodników mam wiadomość, że była zmiana czasu, więc ten turniej przez jeden tydzień będzie się odbywał o godzinie 16. .00. Już się na to wiele razy złapałem, więc ostrzegam, może się Anusz komuś przyda ta wiadomość. Więc jeżeli chodzi o wcześniejszy Toetit Tuesday To jak widzimy grał tutaj Magnus Kassen, grał tutaj Hikaru Nakamura My będziemy sobie podsumowywać głównie wyniki Polaków Najlepszym Polakiem na Toetit Tuesday o godzinie 17 był Jakub Kosakowski Który zdobył 9 punktów z 11 partii No i zajął bardzo wysokie ósme miejsce Z tego co kojarzę jest to rekord tego zawodnika No i w międzyczasie też zagrał z niezłymi graczami Z tego co, wygra... z tego, co kojarzę wygrał z... Alcantarom, czyli z Jospemem i jest to na pewno dosyć dobry wynik. Miejmy nadzieję, że nie ostatni tego zawodnika. Jeżeli chodzi o drugiego Polaka, który dobrze wypadł na tym Tarty Tuesday, to myślę, że od tego zawodnika oczekiwaliśmy więcej, bo ma ranking 3000, ale jest to Kasper Drozdowski, który zajął, już tutaj patrzymy, które miejsce. Jest to miejsce numer 46, 7,5 punktu. Więc Jakub Kosakowski wynik wybitny, no a później Polacy już aż tak dobrze nie zagrali, pewnie na to miał wpływ brak Jana Krzysztofa Dudy. No i trzecie miejsce wśród Polaków, troszeczkę niespodziewanie, patrząc na ranking na Czeskomie, zajął Michał Bartel, czyli berat polskiego arcymistrza Mateusza Bartla a jednak Jan Krzysztof Duda grał w tym turnieju to może się wycofał, bo widzę, że Michał Bartle się z Janem Krzysztofem Dudą w tym turnieju zmierzył, więc podejrzewam, że Jan Krzysztof Duda po prostu jakąś partię przegrał i z tego turnieju się wycofał więc pierwszy Jakub Kosakowski, drugi Kasper Drozdowski, a trzecie miejsce przypadło dla Michała Bartla, ale jeżeli chodzi o późniejszy Tuesday, czyli o godzinie 23, to tutaj już był popis polskich zawodników, trzecie miejsce bardzo niespodziewanie zajął Krzysztof Raczek Zawodnik młodego pokolenia, rocznik 2008, więc w tym roku skończył 16 lat. Bardzo duży progres osiąga w szach klasycznych. Ma już ranking powyżej 2400. I jak widzimy, w szachach internetowych też zagrał całkiem niezłe zawody. Znowu Jospem padł ofiarą Polaka w ostatniej rundzie, jak widzimy. No i trzecie miejsce jest na pewno świetnym osiągnięciem. Drugi wśród Polaków był Jan Krzysztof Dudałziwo, który zawsze jest typowany jako najlepszy Polak, gdziekolwiek by nie grał, szczególnie w Taty Tuesday, ale zajął on miejsce numer 4. No i na trzecim miejscu wśród Polaków uprasował się. Jakub Kosakowski. Z tego co pamiętam, nikogo nie pominąłem, mam nadzieję, nikogo nie pominąłem. No i Jakub Kosakowski po raz kolejny pokazał, że jest zawodnikiem bardzo solidnym, szczególnie w przyspieszonych tempach gry. No i w szachach klasycznych też radzi sobie całkiem nieźle. Ranking grubo powyżej 2500 plus dwie normy arcymistrza pozwalają przypuszczać, że Jakub może być następnym polskim Arcymistrzem, więc pierwsze miejsce przypada Krzysztofowi Raczkowi, tutaj na pewno wielkie brawa i doskonały prognostyk przed nadchodzącymi mistrzostwami świata, o których sobie jeszcze powiemy. Drugi, Jan Krzysztof Duda, no i trzecie miejsce zajął w tym turnieju Jakub Kosakowski. Więc gratulacje dla zwycięzców, i miejmy nadzieję, że za tydzień będzie jeszcze lepiej. I płynnie przejdźmy sobie teraz od wyniku Krzysztofa Raczka, który zajął trzecie miejsce w Taty Tuesday do mistrzostw świata juniorów, które zostaną rozegrane w Brazylii, bo tam Krzysztof Raczek będzie jednym z naszych reprezentantów, który będzie walczył o najwyższe miejsca. Jeżeli chodzi o wyniki z tamtego roku mistrzostw świata, to na pewno mieliśmy spore powody do optymizmu, bo w grupie do lat 16 pierwsze miejsce zajął Jakub Seman, a drugie miejsce zajął Jakub Klimkowski podwójny medal, świetny występ naszych reprezentantów. No i obaj będą w tym roku reprezentowali Polskę, więc liczymy na kolejne zdobycze medalowe. W innych grupach zdobyliśmy medal do lat 14, gdzie Paweł Sowieński, mimo jak widzimy, 9 numeru startowego, został zwycięzcą tych zawodów. Patryk Cieszak był 9, więc też w pierwszej dziesiątce. I dobrą informacją jest to, że obaj zawodnicy będą reprezentowali Polskę również w tym roku więc jeżeli sobie popatrzymy na grupę do lat 18 narpiew no to Seaman Jakub, mimo że mógł wygrać do lat 16, to uznał, że do lat 16 już wygrał to co trzeba i teraz walczy do lat 18. Jest zawodnikiem rozstawionym z drugim numerem startowym na miejscu szóstym Jan Klimkowski i ci dwaj zawodnicy na pewno będą mieli potężne szanse na to, żeby Powalczyć o zwycięstwo Jak widzimy tutaj szóste miejsce Jan Klinkowski, Drugie miejsce Jan Seman I będą o medale walczyli W grupie dla 16 mamy Krzysztofa Raczka Naszego zawodnika na miejscu numer 2 I liczymy na to, że nie tylko wtedy Tuesday Zdobędzie miejsce na podium No i w grupie dla 14 mamy Pawła Sowińskiego rozstawionego z pierwszym numerem startowym Niewielka różnica między pierwszym a drugim zawodnikiem Natomiast Paweł Sowiński broni medalu Co według niektórych jest Cięższe obronienie medalu niż to bycie, ale zobaczymy jak będzie w przypadku tego zawodnika. Przy dobrych wiatrach też Patryk Cieślak może powalczyć o medale i możemy być świadkami pięciu medali wśród mężczyzn na mistrzostwach świata juniorów w Brazylii. Więc na to liczymy, będę was o tym informował w przyszłych odcinkach. No i jeszcze w grupie z tego co pamiętam, do lat 16 albo do lat 18. U kobiet mamy zawodniczkę rozstawioną z drugim numerem martyna starostę, więc może tych medali będzie. Nawet więcej, kto wie, zapraszam do kibicowania naszym młodym zawodnikom, bo moim zdaniem zasługują na troszeczkę większą rozpoznawalność. Będę na bieżąco Wam relacjonował, jak czynią oni postępy w podsumowaniu za tydzień. Jak już jesteśmy przy stronie Chess Results, to. Spójrzmy na to, jak sobie radzą nasi dwaj reprezentanci w turnieju szachowym rozgrywanym obecnie w Niemczech. Są to szachy klasyczne. Widzimy Szymon Gumulasz na rundę, przed końcem zajmuje miejsce numer 2. Jonasz Baum zajmuje miejsce numer 5 i chciałoby się powiedzieć, że obaj ci zawodnicy mają duże szanse na to, żeby zająć miejsce na podium w tym turnieju. Gdyby nie to, że niestety zostali sparowani w ostatniej rundzie ze sobą, więc któryś osiągnie wynik zapewne bardzo dobry, a który jest zapewne troszeczkę gorszy. Jeżeli chodzi o występ Szymona, to na plus jest to, że odzyskał 12 punktów do rankingu i. Ostatnie niepowodzenia na turniejach sobie nieco o tym rekompensuje, jak widzimy jego ranking międzynarodowy to 2559, już był bardzo blisko 2600 i miejmy nadzieję, że ten występ pozwoli mu wrócić za niedługo do okolic rankingu 2600. Jonasz Baum radzi sobie troszeczkę słabiej, mimo niższego rankingu na razie jest na 0, natomiast zobaczymy, może w ostatniej rundzie wygra z Szymonem i jeszcze zakończy ten turniej z wycięża, z zdobyczami rankingowymi. Jeżeli chodzi o inne turnieje, jakby ktoś chciał kibicować naszym reprezentantom, to inny turniej w Niemczech właśnie się zaczął. Właśnie mamy do czynienia z pierwszą rundą tego turnieju i widzimy na liście startowej jest Pieron Kasper, czyli nasz reprezentant z olimpiady i Bartłomiej Heberla, czyli zawodnik, który obecnie jest troszeczkę mniej aktywny, zajmuje się głównie trenowaniem bardzo dobrych kobiet w naszym kraju. Więc liczymy na to, że praca trenerska też przyniesie Dobre wyniki na szachownicy i że zarówno Bartłomiej Heber, jak i Kasper Peorun zakończą turniej z jakimiś zyskami rankingowymi. Szczególnie ważne jest to dla Kaspera, który po nieudanej olimpiadzie spadł z rankingu 2600. Teraz troszeczkę luźniejsza wiadomość, że miło Szpar, czyli Sparumen, odbył 9-godzinny stream na swoim kanale, podczas którego zagrał dwa razy Teatry Tuesday i była premiera jego długo wyczekiwanego kursu o obronie Benoni. Myślę, że ta wiadomość nie była aż tak bardzo konieczna, bo zdecydowana większość widzów, którzy subskrybują mnie, subskrybuje również miłosza. Śmiem twierdzić, że jest to około 90%. Jeżeli się mylę, to mo możecie dać znać w komentarzu, ale podejrzewam, że ciężko byłoby mi znaleźć chociaż jednego widza, który nie kojarzy Szparumena albo go nie subskrybuje. Więc to a propos Szparumena, a jeżeli jeszcze jesteśmy w różnych YouTube'owych sprawach, to Ciekawa wiadomość dotycząca Magnusa Carlsona Otóż Magnus Karsen wypuszcza. Nie wiem, czy dokładnie sam Magnus Karsen jest na pewno twarzą tego projektu. Natomiast pod jego twarzą pokazała się aplikacja o nazwie Take Take Take. Możemy sobie przejść do strony promocyjnej. Jesteśmy oczywiście nie na telefonie, więc tej aplikacji dla Was nie pobiorę. Ale z tego, co zdążyłem się zorientować, jest to aplikacja służąca śledzeniu. Różnego typu turniejów, i jak Magnus śmiało pisze w tytule, ma zamiar zrewolucjonizować szachy. Nie wiem czy za pomocą tej aplikacji, ale mogę się domyślać po treści tego traileru. Na razie ma około 10 tysięcy pobrań w sklepie Google. Z tego co patrzyłem, aplikacja, więc jest dopiero na etapie rozwoju. Ale zobaczymy, może jest to nowa aplikacja, która rzeczywiście zrewolucjonizuje szachy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to nazwa aplikacji to jest właśnie Take, 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 czyli po angielsku bicie, bicie, bicie. Zobaczymy, jak się projekt będzie rozwijał, jak się coś ciekawego będzie działo, to będę was o tym informował. I na koniec, w podsumowaniu tygodnia, chciałbym wyznaczyć, jaki moim zdaniem zawodnik zaliczył najlepszy tydzień. Moim zdaniem był to oczywiście Aldon Erigy, którego przekroczenie rankingu 2800 mimo wszystko dałem w mojej hierarchii troszeczkę wyżej niż przekroczenie niż zostanie mistrzem USA i ponowne przekroczenie 2800 przez Fabiano Caruane. To z tego prostego powodu, że ostatni raz z przekroczeniem 2800 przez nowego zawodnika mieliśmy do czynienia 3 lata temu, kiedy Alireza Firuzja przekroczył po raz pierwszy ranking 2800 i od tego czasu ta sztuka nie udała się żadnemu nowemu zawodnikowi. Zresztą tylko 16 osób od momentu stworzenia rankingu, czyli roku 1970, tej sztuki dokonało. Więc niewątpliwie, moim zdaniem, Algeneric Geist zasługuje na miano osoby tygodnia w świecie szachowym. Jeżeli chodzi o partię tygodnia, to nie będziemy jej całe analizowali, możecie się sami zapoznać, ale według mnie było to starcie Nodirbka abdusatorowa z Parhamem Maksudlu, gdzie wszystko zaczęło się od ciekawej idei debiutowej. Koniec B7 został zaatakowany pionek na G2 i Nodirbek zagrał skoczek H3, które wiąże się ze sprytną ideą, że po biciu chcemy sobie otworzyć linie G. I jeżeli zbije na H3, gojąc, to po Hetman F3 mamy podwójny atak i zapewne sobie odbijamy figurę plus uzyskamy silny atak na króla przeciwnika. Później oczywiście Parham. Nie wpadł w żadną pułapkę, nie przyjął tej ofiary. Później przejął inicjatywę i nastąpiła bardzo ciekawa ofiara jakości, mimo że opatrzona pytajnikiem. To bardzo klasyczne: jakby Petrosjan to zagrał, to wszyscy by się zachwycali. Czyli wieża C4, po którym uzyskał kontrolę nad kluczowym polem D3 i rozwinął niezwykle silny atak na króla przeciwnika. Taki wariant, który pozostał w tle, a całkiem szkoda, bo jest bardzo ładny, to po. Załóżmy zbiciu na d5, naturalnym posunięciu żeby wyeliminować gońca przeciwnika, możliwe było danie szacha na f2 i teraz chodzi o to, że po biciu na f2 bijemy na b1, dajemy matę na ostatniej linii, a po król g1 jest niesamowity ruch, czyli hetman bije g2 z ofiarą hetmana i po król bije g2 wieża g5 mat, więc w ten sposób jakby zakończyła się partia, no to jest jeden z najpiękniejszych matów, jaki w życiu widziałem, wszystkie figury czarnego biorą udział w ataku na króla i mimo braku Hetmana, mimo tak ładnej ofiary Hetmana, tego króla udaje się zamatować. Niestety Parham. Zapewne widział ten wariant i dlatego mówię, że niestety, że za chwilę próbował zrobić to samo po posunięciu g3 Mimo, że był mat w 19 posunięciach, co na tym poziomie rzadko się zdarza, że jest mat w 19 posunięciach i jakiś gracz jeszcze tą partię przegra Po posunięciu hetman c2, załóżmy jakieś hetman c2, wybicie wieża h5, dm -y mata No to Parham skusił się na podobny motyw i chciał powalczyć o nagrodę za piękność Czyli zbił na, posunię... na polu g3, żeby po odbiciu jeszcze pewnie by zbił na f3 i dał znowu bardzo ładnego mata po hetman H3 oczywiście bijemy wieżą i jest mat. Natomiast to co przeoczył to Hetman D8 szach. I po H7 w wybiciu wieża H5 okazało się, że Hetman wraca na H4. Niby zdobywamy Hetmana, ale wcześniej poświęciliśmy Hetmana na tej całej operacji. Stracił wieżę Parham Maksudo i niestety ta partia zakończyła się jego porażką. Więc ta partia miała w sobie bardzo dużo ciekawych elementów. Po pierwsze. Nie tyle nowinka debiutowa, co bardzo ciekawa idea debiutowa, bardzo rzadko spotykana. Później klasyczna ofiara jakości, później piękny wariant zakończony matem, no i później jeszcze zwrot akcji, postawka. Czyli myślę, że większej i dawki emocji nie mogliśmy się po jednej partii szachowej spodziewać i myślę, że obu zawodnikom w tą noc było ciężko zasnąć. Jeszcze ostatnia kategoria, którą dzisiaj sobie obsadzimy, czyli mamy partia tygodnia, mamy zawodnik tygodnia. No, i największy czarny koń tygodnia, najba, największa niespodzianka tygodnia, tak można powiedzieć, i moim zdaniem jest to trzecie miejsce Krzysztofa Raszka na turnieju United Tuesday, czyli no bardzo wysokie miejsce, które niewielu Polakom się udało zdobyć. Ja wiem o, o tym, że na pewno Jakrzysztof Duda stawał na podium, to jest oczywiste. Kacper Drozdowski też stawał na podium, na podium stawał Jakub Fus i właśnie do tego grona dołączył jeszcze. Jeszcze Kasper, biorąc tego co pamiętam, miał podium i teraz dołączył do tego Krzysztof Raczek, więc moim zdaniem to była największa niespodzianka tego tygodnia w świecie szachowym. Dajcie znać w komentarzu, jak Wy byście obsadzili te trzy kategorie, czyli partię tygodnia, zawodnika tygodnia i największą niespodziankę tygodnia. Dajcie też znać, czy umknęła mi jakaś wiadomość, o której warto wspomnieć w kolejnych odcinkach. Też dacie znać, jak byście widzieli rozwój tej serii, przyszłość tej serii i czy w ogóle takie coś według Was ma rację bytu. Więc czekam na Wasze komentarze. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku.